Zima 2023, pierwszy sezon rozpoczynający rok 2023, Q1, tak zwany Q1, czyli kwartał pierwszy. Jest to 29 sezon w historii istnienia biznesowych rozgrywek Elite Ligi. No i czekamy na sezon wiosna, który będzie tym jubileuszowym 30. Ale skupmy się na kwartale pierwszym. Rozpoczęliśmy w styczniu 111 drużyn podzielonych na 10 poziomów, 10 grup. No i właśnie w tym sezonie po raz pierwszy w historii nastąpiła zmiana nomenklatury, zmiana nazewnictwa. Elite pierwsza do piątej ligi B, B jak biznes. Tutaj umieściliśmy bardzo, bardzo hermetycznie, elegancko najciekawsze drużyny biznesowe, korporacyjne oraz pierwsza do piątej ligi A, A jak amator, w której występują bardzo ciekawe, najlepsze projekty piłkarskie, koleżeńskie, ale także najlepsze biznesowe drużyny, albowiem nie jest to tajemnicą, że elit pierwsza do piątej ligi A to są grupy, w której gra się w piłkę i tam wiele drużyn chce po prostu być, także biznesowych, natomiast elit pierwsza do piątej ligi B to jest nasze miejsce, w którym bawimy się futbolem, cieszymy się każdym tygodniem spędzonym na boisku i tak wygląda ten podział. Gramy na dwóch obiektach: Varsovia, znane i lubiane miejsce na mapie piłkarskiej, oraz od tego sezonu Drukarz, czyli Międzynarodowa 2, Park Skaryszewski, tam bardzo fajny Orlik 56-36, przykryty balonem, także po raz pierwszy w historii zaprosiliśmy Was także w tym sezonie na rozgrywki siódemek, albowiem boisko wymiarowo spełnia idealne warunki do gry 6+1. Przed nami omówienie pierwszej części sezonu Zima 2023, na którą zapraszają Was Dominik oraz Patryk. No i Kuba, życzymy udanej audycji. Elite druga liga A to już jest przedsionek naprawdę wielkiego futbolu. Natomiast trzeba przyznać, że wśród 12 drużyn są naprawdę tuzy. Tu trzeba przyznać, że tu jest poważne granie. Słuchajcie, w tym sezonie, w sezonie zima, z racji bardzo późnego wycofania się jednej z drużyn, mamy 11 ekip. Ekipa numer 12, tak zwane friendly game, jak widzicie, w tabeli ma 0 punktów, albowiem jest to przypomnienie, że w tym sezonie macie również friendly game, czyli sparring, ale sparring wyjątkowy, bowiem zapraszamy Was na 1,5-godzinne granie, na 1,5 godziny gry na obiekcie Drukarz. O tym oczywiście wszystko wiecie, więc to jest tylko kwestia taka przypominająca. 10 meczów o punkty oraz friendly game na Drukarzu, o którym informujemy w mailu. Słuchajcie, pośród 11 drużyn Everest Boys, to są chłopcy dokoptowani na ostatnią chwilę. Jest to pierwsza w historii drużyna z Nepalu. Faktycznie, to są gracze z Nepalu. Zapewnie widzicie ich imiona, ich nazwiska. No i też dosyć specyficzny wzrost, czyli nie są to zbyt wysocy ludzie, ale obdarzeni niezwykłą dynamiką, ambicją. Kondycją przede wszystkim. I kondycją, bowiem tyle, ile oni biegają, nie biega, wydaje mi się, żaden z zespołów. Oprócz Everest Boys, witamy serdecznie w Elite drugiej lidze A. OVB Warszawa, KL Architekci, Tartak Talentów, Lion Bridge, Dyson FBG, Football Factory, Equal IT, InPost, EcoRaf oraz Eternis. No i skoro już tutaj o Everest Boys była mowa, to ja tylko tutaj nadmienię szybko, że no panowie są, drużyny ich depersonują na początku, no nie znają ich. Tak jak na przykład Dyson FBG z ostatniej kolejki, mecz właśnie z chłopakami z Nepalu. No i tam tak naprawdę pierwsza połowa, chociaż było 4-1 dla Dysona, chłopaki z Nepalu no jednak mieli swoje momenty. W drugiej połowie było 4-2. No tak. 4-2, mówię... 5-2, 5-3. Tak no więc... wyglądał ten mecz, no i później się rozwiązało. No ale później już końcóweczka, tam była tylko jedna zmiana wśród Everest Boys, ale no mimo wszystko Dyson trochę sobie lekceważył, no i zrobiło się w pewnym momencie gorąco, no ale wiadomo, tak samo jak w meczu z Equal IT. Też, końcówka również była nerwowa, tam jakaś mała, delikatna przepychanka była.
też się zdarzyła, wydaje mi się. No i najbardziej drużyną, która się trochę tutaj zdziwiła, to były Football Factory. 0-0 do przerwy i 2-1 na koniec. Tutaj czarni zaskoczyli się na pewno, tym bardziej, że no byli podstawowym składem. Więc no tutaj chłopaków z Nepalu nie można lekceważyć i myślę, że jeszcze nam pokażą, co potrafią. Tym bardziej, że no ciekawe przed nimi mecze. Na pewno mecz z Tartakiem Talentów zapowiada się jako taki, ten z najbliższej kolejki, jako taka ciekawostka. Ale czy mają szansę na realne punkty, na więcej punktów? Zobaczymy. Dominiku, a ty kogo widzisz tutaj? Kto ci się rzuca jeszcze w oczy? Jestem pod ogromnym wrażeniem ekipy Equalit. Panowie weszli do drugiej ligi i udowadniają, że umiejętności piłkarskie są na ich poziomie. Ta druga liga pasuje do nich. Nie wiem, czy powalczą o top 3, ale zdecydowanie to bardziej pasują w drugiej lidze niż w trzeciej. Chociaż w tamtym sezonie też było wszystko na styku. Panowie walczyli do końca o podium. Pamiętamy słynne sprawdzanie nazwisk, imion i tak dalej, więc cieszy mnie, że w tym sezonie Biali nieco bardziej skupili się na piłce niż na rozmowach. Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Equality, to cały czas mam przed oczami podczas ich meczów obraz kapitana Mariusza, który zza linii pokrzykuje tylko: już nie faulujcie, nie więcej fauli. No, jednak no, z tym ciągle chłopaki mają problem, ale tak, no, zgadzam się, to jest solidna ekipa, tylko żeby trochę spauzowali z tym kopaniem po nogach, to wtedy będzie wzór. No i na wyróżnienie dałbym ekipę Impostu, to ekipa, która jest w pierwszej lidze, wraca, krąży, kręci się między ligami, Szymon i pozostali zawodnicy są nam doskonale znani, znają międzyparkową wręcz jakby tam byli codziennie, a bywają dosyć często, więc wyróżniłbym ekipę Impostu ze względu właśnie na tą dobrą formę, na umiejętności i też powtarzalność, bo wcześniej tego brakowało, a w tym sezonie no 4 zwycięstwa, 1 porażka, i to z Eternisem, która mogła zdecydować o jakiejś kształcie tabeli na koniec, chociaż w tej lidze nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o górę, więc no ale też jeżeli chodzi o ten mecz z Eternisem, było bardzo na styk do przerwy 3-4, mecz się skończył 5-7, więc myślę, że w najlepszej formie Impost byłby w stanie wygrać to spotkanie, natomiast dyspozycja dnia zadecydowała, że to jednak Eternis był najlepszy. Kończąc o formie Impostu, to tylko kto z nami gra dłużej, ten wie, że chłopaki z Impostu to ludzie, którzy w ciągu jednego wieczoru ligowego rozgrywają nie 40 minut, tak jak wszyscy pozostali, tylko 80, więc tym bardziej tutaj... Reprezentują bowiem również barwy GHI, Green Hills Investments, część prowadzonego przez Sebastiana Sypińskiego. Tak, ale o tym kto wie, ten wie. No, także tutaj tym bardziej ukłony za tą postawę. No i co, i egzekwo 12 punktów, tak? Czy razem z tą pierwszą trójką. Jeżeli tutaj mam powiedzieć coś więcej, na pewno Lion Bridge, tutaj lekki, no nie jest zawód, bo to jest 5. kolejka i chłopaki 9 punktów mają, więc jedno zwycięstwo i będzie super, ale czy to zwycięstwo będzie tak łatwo, gdy wypadł ze składu Marcin Łyczkowski? Czy ta kontuzja zdaje się bardzo poważna, tak, Jakub? Zerwanie Achillesa. No więc leczenie potrwa, a wiemy, że Marcin był jednak ostoją, no, kluczowa postać. No. To tak jakby wyjąć Wojtka z bramki na dłuższy czas, więc... Nie do pomyślenia. No nie, no Wojtka można jeszcze znaleźć. No tak, jest Krystian Kątek. Jest Krystian, a Marcin to jednak ikoniczna postać. No, znaczy Wojtek również, ale no bez Wojtka, niech no spojrze. No przed Lion Bridge... No bez Wojtka chłopcy wygrywali, potrafili wygrywać, a bez Marcina może to być trudne. Przed Lion Bridge, no trudne mecze z Dysonem zaraz, z Impostem, no i na rolę koniec... będzie mógł się nieco wcielić Karol Żak, zobaczymy, czy sobie poradzi. Założy koszulkę Marcina, ale wejść w buty czy w koszulkę znaczy, Marcina będzie się, trudno. Umówmy się, że nie da się go zastąpić, więc no na pewno przed Lion Bridge trudny sezon. Trudna druga połowa sezonu, no ale mówię, no to jest taki mój zawód. Panowie. Ale z kolei Football Factory
fajnie chłopaki się prezentują w tym sezonie. No to już wspominałem o tej takiej nerwowej, wygranej z debiutantami z Everest Boys. Początek sezonu był fatalny, bo przegrali 1-9 z Eternisem. Coś na ten temat meczu tego wiem. Ale mówię, może wyniki nie oddają. Na samym boisku prezentują się całkiem nieźle i wydaje mi się, że ta górna część tabeli będzie ich udziałem. Może pudło, ale to jeszcze będziemy w naszych tutaj predykcjach omawiali. A może kogoś widzicie jeszcze tutaj coś? Ja bym chciał was zapytać, panowie, o formę dwóch drużyn, które wiem, że słuchają i rozmawiają z nami bardzo często. Dyson FBG i Tartak Talentów. Co wy sądzicie na temat obecnej formy tych drużyn? Mi się wydaje, że Dyson FBG jest na najlepszej drodze, aby grać jeszcze lepiej. Nie analizowałem osobiście terminarza, nie wiem, jak wyglądają najbliższe, możecie rzucić okiem najbliższe mecze. No, z Impostem. Mecze. Natomiast... będzie rewanż z Impostem najbliższy. No, okej, okay. Inaczej, w tej grupie nie będzie łatwych meczów, wszystkie będą wydarte, więc na pewno Dyson, gracze z Łukowa mają wszystko, aby zwyciężać. Według mojej oceny wejdą do trójki, ale to jest temat na za chwilę. Tartak Talentów, sporo pecha, sporo niewykorzystanych okazji, sporo takiego takich bezpośrednich, bliskich wyników i no taki unlucky zespół w tym sezonie. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, to są trzy zespoły, które ewidentnie odstają na tym poziomie. KL Architekci, drużyna bardzo dobra do pierwszej połowy, ale już drugie 20 minut pozostawia sporo do życzenia. Krótka ławka, zespół, który organizacyjnie no nie jest poukładany, nie jest to wzór profesjonalizmu. No kapitana nie było w tym sezonie jeszcze. No nie było, więc to zespół jest w takim punkcie rozpadu, mam wrażenie. Everest Boys to ewidentnie chłopcy, którzy no, troszkę nas zwiedli, stwierdzili, że wygrali tam turniej w Finlandii, gdzieś tam jakieś sukcesy, no ale jednak to nie ten kaliber, nie ta para kaloszy, nie ten rozmiar buta, jak mawia klasyk, więc chłopcom na pewno się podoba, są zachwyceni rozgrywkami, organizacją, natomiast fakty są takie, że no nie jest to zespół, z którym można rywalizować przez 40 minut, przez 20, tak, ale później już chłopcy jednak są troszkę za słabi. No i OVB Warszawa, to jest rozczarowanie, to jest drużyna, którym pokładaliśmy duże nadzieje, czekaliśmy na szybkich skrzydłowych, Grzegorza Zalewskiego, który tam dorzuci, a jest więcej krzyków, więcej pretensji, więcej jakichś tutaj próśb takich niezrozumiałych. Także OVB to jest z pewnością drużyna, która jest dla mnie takim minusikiem. Everest Boys to jest nawet nie minusik, bo chłopcy są, się starają, robią co w ich mocy, ale to nie jest para kaloszy. Drużyna KL Architekci w stanie takiego rozpadu. No i dla mnie zaskoczeniem jest Football Factory. To jest dla mnie, całe życie będzie to zespół, który jest w fazie budowy i dla mnie pozycja numer 5 jest dużym zaskoczeniem, więc wydaje mi się, że to są fajne zawody, ciekawe środowe mecze. A pozycja Ekoraf? Ekoraf też jest troszkę za wysoka. Mam wrażenie, ciągle wspominamy ten wywiad z zeszłego sezonu z chłopakami, gdzie twierdzili, że tamten sezon jesienny to jest ich sezon, gdzie mogą wejść na podium. No i się zastanawiam, czy to będzie ten sezon zimowy jednak? No nie wiem, na razie sporo szczęścia, zwycięstwo w ostatniej kolejce 5-4. No powiem tak, terminarz najbliższych spotkań, najtrudniejsze, no mają na sam koniec, czyli spotkanie z Dysonem i z Impostem, ale no kto wie. Ciekawa grupa, Impost przegrywa z Eternisem 5-7, Eternis wysoko przegrywa z Dysonem 2-11, tam nie szło nic. Tu na pewno będzie decydowała forma dnia, także tak jak mówimy, każda grupa kolejna jest jeszcze bardziej wyrównana, myślę, że zawody wam się podobają. Czekamy na wasze informacje, kiedy chcecie grać sparring. Pamiętajcie, do dyspozycji są terminy piątkowe i niedzielne, 1,5 godziny z przeciwnikiem. Mamy przeciwnika, tylko dajcie znać, kiedy chcecie grać. Natomiast my oczywiście staramy się, aby na wiosnę, zrobimy wszystko, żeby na wiosnę była grupa 12-zespołowa. Czy chcecie jeszcze panowie coś dodać, czy przyglądamy się sytuacjom indywidualnym? Lecimy do indywidualnych Grzegorz. Grzegorz Wojciechowski, człowiek ściana, człowiek, który odbiera dużo piłek, no i ma naprawdę przebłyski geniuszu. 16 goli, podobnie jak Radek Szóstek, blond włosy chłopak z Łukowa, również 16 trafień. Damian Starosta, którego zabrakło w ostatnim meczu, Equalit wygrał 5-4, ale Damian Starosta w Szklarskiej Porębie uczy dzieci, jak grać w piłkę, także Damian 10 goli. No i zobaczcie, gracze Impostu, Piotr Wadowski
i Mikołaj Pekowski, razem 15 trafień. Eternis, Oskar Górecki. Oskar, widzę, jest takim nowym, fajnym nabytkiem. Chłopak się dobrze strzelił. Czerwony dres na jego piersi i 8 goli. Adrian Kazimierczak, 7 trafień. Dominik Rajca, również ostatnio go nie było. Widziałem Sevilla. Chłopak często jeździ lata do Hiszpanii, ogrzać kości. Może to jest sposób na to, żeby trafiać częstokrotnie. Oskar Kasperek, 6 i łapa. Łapy, 4 łapy. Arkadiusz trafia 6-krotnie. Zobaczmy na asystentów. Zobaczcie. Goli. Grzegorz Golszewski, 6 asyst. 16 goli, 6 asyst. To jest człowiek, legenda. Tak swoją drogą, zobaczcie, ile chłop musi jeść. To, bo jest wielki, po takim meczu zmęczony. Ile on musi chleba spożywać, ile mięcha. Jajek. Ile jajec. Słuchajcie, Oskar Kasperek, 6 goli, ale i 5 asyst. Adam Biegaj, cały czas Adam ciągle biegnie i 5 asyst na jego koncie. Brawo. Fajny chłopak. No i zobaczcie, trio. Mateusz Wójcicki, Filip Ścioch i Jakub Rożen. Pewnie na tym Rożnie te parówki są jedzone. Razem, panowie, 8, 5, 13 asyst. Trzech gości, 13 asyst. Damian Mogielnicki, zwracam uwagę na chłopaka, blond włosego, platynowy chłopak, 4 asysty w OVB Warszawa. No i Tomasz Motacki, troszkę zamota, troszkę nie zamota, 4 asysty, bardzo ładnie. No i Mati Śliwiński, Śliwa, czasem podbita, czasem nie podbita, 4 asysty. Panowie, słyszycie, że już gadam od rzeczy, więc będziemy kończyć. Wśród bramkarzy, czyżby też Grzegorz Goliszewski? Taki żarcik? Otóż nie. Ale to było dobre. To było dobre, co? To Darek Puchta na pewno tutaj będzie się liczył, Artur Pręgowski, Karol Dębowski, Bartosz Drzewódzki, tak, no tutaj tak, się tak. Na zmianę zamieniają chłopaki. Z Ostrym. Raz tu, ten raz w Margericie, tamten, więc tutaj raczej się chłopaki nie będą liczyć już na pewno. Sebastian Łukasik z Dajsana będzie się liczył, Mateusz Jajmierzyński to jest człowiek legenda. JM, Mati JM. Grał, zaczynał nas w Solis Consulting, notabene razem z Tytusem Sawo z Lion Bridge, no i się drogi razem rozeszły. Razem pracowali. Drogi się ich rozeszły, grają teraz przeciwko sobie. No i co? No i zobaczymy. No Mati na pewno się będzie liczył. Michał Stańszewski z Eternisu nie, bo to nie jest już stały bramkarz Eternisu. Tak samo jak Krystian Kątek w Lenbridge'u nie jest. No i tak dalej. Binot Tiwari z Everest Boys. On już jeden mecz opuścił, teraz wszystkie pozostałe rozegrał. Całkiem nieźle broni, trzeba przyznać, że jak na taką... Tak, jak na no, filigranową postać, to jednak... Znaczy filigranowego miśka, bo to jest taki trochę no, misiek. Taki misio, ale filigranowy, tak. Tak naprawdę to by było na tyle. Panowie, szybka typerka. Tak, tu będzie trudna historia. Ja się wyrwę przed szereg. Uważam, że Impost będzie o mistrz. Myślę, że wyszarpie. Zobaczcie, weźcie pod uwagę fakt, że wygrał z Eternisem. Eternis wygrał z Impostem. Było 7-5. Tak, 7-5, dlatego Eternis jest nad Impostem. Natomiast wydaje mi się, że na podium będzie Impost, Equal IT i Dyson FBG. To jest twoje top 3, tak? W kolejności. Czy podium? No podium. Pierwsze Impost, drugie Equal dobra. IT, chciałem sprecyzować, żeby potem nie było kombinacji. No, mówiłem tak. Czyli zrzucasz Eternis. No dobrze. Domino? Dla mnie, tak powiem nieco po białostocku. Moim zdaniem pierwsze miejsce będzie miał Eternis, na drugim miejscu Impost i na trzecim miejscu Dyson FBG. Okej, okay, dla mnie Impost na pierwszym, Eternis na drugim i Ekoraf na trzecim. Słuchajcie, dziękuję wam za te środowe wieczory. Wiecie, że środa to jest naprawdę solidna dawka futbolu. Elit, druga liga, a jak amator, a jak najlepsze drużyny amatorskie. Dziękujemy za te wieczory, mam nadzieję, że spędzacie z nami miło czas, a jeśli nie, napiszcie maila, a my się ustosunkujemy do tego. Bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w środę, w najbliższą środę, jeśli nam Orkan od te nie urwie głowy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.